Zawsze co roku przeznaczamy pewną kwotę pieniędzy. W tym roku te kłady to jest rząd 120 tysięcy złotych, ale i również inny sprzęt zakupowaliśmy, czy w innych akcjach wspólnie uczestniczyliśmy. Uzgadniamy z policją, co jest najbardziej potrzebne. I komendant wojewódzki policji, ale i również ten komisariat wodny zwraca uwagę na potrzebę posiadania kładów. To one służą do działań nie tylko we Wrocławiu, będą służyły nie tylko do działań we Wrocławiu, ale w całym województwie dolnośląskim. A można również powiedzieć, że w miarę potrzeb będą uczestniczyły również w akcjach na terenie Polski.